Dzień dobry, dzisiaj film naukowy. Gramy w symulator płaskiej ziemi. O, proszę bardzo. Following presentation. Poniższa prezentacja może zawierać informacje, które są mocno kwestionowane. Informacje zostaną przedstawione zgodnie z teorią płaskich płaskoziemców. To, czego możesz się nauczyć, nigdy nie da się odzobaczyć. Każdy róg świata... Aha, tu jest księżyc, dobra. To wiemy, gdzie to jest, satelita, okej. Trochę ścina, coś jest nie tak, ale spokojnie. Trochę tnie, poprawię, albo nie, poczekaj. Widzicie? Nawet, słuchajcie, satelity tutaj zrobili właśnie folią aluminiową. Ja, to jest serio i taka kopuła, tak mówili prawdę. Sprawdźmy tą ziemię, czy oni kłamali. Od czego mogę zacząć? Tyle opcji, tyle jest rzeczy do wytłumaczenia. Dobra, przede wszystkim zacznijmy od tego. O co chodzi, moi drodzy, z tym, jak to jest zbudowane? Aha. To jest wytłumaczone, że jak płyniemy, to nie spadniemy, no bo jest taki ice wall, czyli są lodowce. I przez te lodowce nie możemy wpaść w przepaść, to jest logiczne. Dlatego ta woda się nie wylewa, tylko ona jest trzymana wewnątrz, jak w wannie. Przecież są nawet zdjęcia prawdziwe. 150 metrów. Dobra, ja w to wierzę. Ja im wierzę, nie wiem jak wy. Summer Gate. Aha, czy to jest świat dysku? Co wy gadacie? Dobra. Ty, żółwia nie ma od dołu, a masz, nie mogę... Mogę zobaczyć! Od dołu nie ma żółwia, tylko to jest taki unoszący się... Góry są od drugiej strony... Co wy gadacie? Dałoby się tak długo wiercić, że normalnie wyskoczymy do kosmosu. I tutaj jeszcze, tu się przewiercić, bo tu jest najcięższe. Tu już wiemy, dlaczego woda się nie wylewa, to wiemy. Tutaj jest ten ice... Dobra, i teraz tak, słońce. Jak to słońce wygląda? Pokaż. Aha, no dobra. Ono się tam... Ono wisi sobie. Razem z księżycem zamieniają się, jest dzień, noc, to się odbija... To jest przecież oczywiste, to jest... Ale wiecie co? Każde dziecko niby wie, ale to jest bardzo ważne. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda świat. Patrzcie, tak ściśnięty jest. I ja muszę przybliżyć. A, i to można przyspieszyć. Oho. I teraz ja mogę powiększyć sobie. Księżyc, patrzcie. I on... Słońce nawet... Trochę więcej damy ziemi. Nie, trochę więcej damy słońca. Tyle słońca w całym mieście, tak? Nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz. Aha. No pięknie. Ej, ale tak by było super. Jakby słońce równomiernie wszystko oświetlało i wszędzie byśmy mieli ten sam, by była największa temperatura, a tu trochę mniejsza. No i to by wy... I to by wyjaśniało, dlaczego lód jest na zewnętrznym, bo tu jest najmniejsza te... To się wszystko układa w całość. Chwilę, bo mnie nie... Ja nie wytrzymam za... No dobra, nie łączy mnie się to, ale spokojnie. Ja jestem przekonany, że Ziemia jest płaska i teraz generalnie nie przekonacie mnie waszymi argumentami. Do mnie nie dociera. Atmoplane, czyli co? Dobra, że tam są, okej, chmury. Księżyc i słońce nie powinny być okrągłe. Tutaj błędnie modele się załadowały. To jest prawdopodobnie błąd tej buildu tej gry. Prawdopodobnie trzeba to zgłosić jako bug albo feature, bo to powinno być płaskie, jak taki neon, jak taki plafon, jak lampa. Aha, oni to wszystko, NASA, Rosjanie, Amerykanie trzymają w tajemnicy tą prawdę i robią fejkowe akcje, które polegają na lotach w kosmos, oczywiście też... Ja muszę wzmocnić... Czekajcie. Muszę wzmocnić. No właśnie, latają. I co powiesz na ten temat? W 1950 podczas zimnej wojny, moi drodzy, dwa przeciwne bloki, czyli Związek Radziecki, moi drodzy, oraz Stany Zjednoczone rozpoczęły tak zwany wyścig podboju kosmosu, tak? Kontrola kosmosu oznacza kontrolę świata. To jednak latają te samoloty, zobaczcie. To one w taki sposób latają. Tu są strefy. O, time zone, w ten sposób, moi drodzy, strefy czasowe. Zobaczcie sobie, to jest logiczne, bo to jest tak. Tu jest plus 5 godzin, 4, 3, 2. Słońce na środku, żeby to wyjaśnić. O, i księżyc, prawda, który jest u góry, tu sobie lata. Nie no, księżyc mniejszy, wiadomo. I on w ogóle jest poza orbitą. O, strefy, to wiadomo, wyłączmy. A, i nie ma chmur. I co powiecie, jak nie ma chmur? Patrzcie, tak to wygląda. Tak wygląda ten świat. Tylko to nie wyjaśnia jednej rzeczy, moi drodzy. Co z Grenlandią? Dlaczego tam jest lód?
jak słońce by miało świecić tu. Coś tu jest niedopracowany ten model. A! Tutaj, dobra, to ma sens. Czyli biały, nanieśli śniegu, wygenerowali, bo śnieg biały odbija promienie słońca. Więc nie zmieni się temperatura. No tak, biały odbija promienie słońca. Więc on z powrotem wysyła tę ciepłą temperaturę do atmosfery. A tu głupki lasy zrobili. Lasy przecież przyciągają słońce i pustynie. No, dlatego im bliżej równika, tym wieczór jest krótszy, tak. Photomode, ja muszę sobie zrobić zdjęcie, bo nikt mi nie uwierzy. Przede wszystkim chmury. Zróbmy chmury. Chmury. Dobra, sun. Mhm, troszkę mniejsza prędkość. Trochę za duża prędkość, słuchajcie. Oho, dobra. O, właśnie. O, teraz to ja rozumiem. Teraz ten model mi się podoba. To jest to tak. Tak jak mnie uczyli w szkole. Jak wytłumaczyć wschód i zachód słońca? Słuchaj, gościu, ja ci powiem, nie interesuj się, dobra? Idź trochę się dokształć, a nie... O, zrobię sobie zdjęcie elegancko. Photo mode. O. No i to jest jak podręcznikowe. Oho. Dobra. Jeszcze zrobię tak. O, uwaga! O, tak, porobię trochę zdjęć, żeby mnie uwierzyli wszyscy. Dobra, zobaczmy, jak tam Polska, gdzie ta Polska jest? Przybliżmy, gdzie ta Polska nasza jest? To trzeba ją znaleźć tutaj. Tu jest ta Polska, ja ją widzę, to jest ta Polska właśnie. Ja ją tutaj widzę, ona tutaj jest. No, ja ją tu widzę, ja ją widzę, patrzę na nią. I zrobimy tak, słońce będzie tylko nad Polską świecić. Urodzaj do końca życia. Wszyscy będą nam zazdrościć. Dobra, trochę nad Niemcami, haha, sąsiedzie, co tam, jak tam sąsiad? Ty, ale jakby o kurde, to jest nowa teoria. No ale to nie, bo by topiłoby, to nie, no nie, to... W to nie uwierzę. W to nie uwierzę akurat. We wszystko, ale nie w takie rzeczy, koledzy. To jest w ogóle... Ja nie rozumiem. Bo produkcja globusów to musi być strasznie duży pieniądz. To trzeba taką kulę zrobić, to się źle maluje, to się źle nakleja. Na talerzu można namalować, praca domowa. Można przynieść, wyciąć koło. Ile to jest zaoszczędzonych pieniędzy i czasu? Dlaczego mi się wydaje, że to jest po prostu rynek? Rynek, który chce zarabiać na tym. No nic, no ja wam powiem tak. Kto nie wierzy, ten gapa, ja nie będę ponosił odpowiedzialności za waszą niewiedzę, ja nie będę za was się uczył. Wyłączcie telewizję, zamknijcie podręcznik i włączcie myślenie. Z tym przekazem was zostawię. Nara.